Witam serdecznie. Przejeżdżałem przez te niektóre uliki, coś tam popatrzyliśmy, jakie matki. Historia jest taka, że mam wrażenie, że pszczoły właściwie pożerają to, co mają. Jutro rano wpadamy tutaj o godzinie, skoro świt, i wyładowuję z tych uli zwyczajnie, co się da wyładować. Więc wyciągniemy wszystko, co się da, w dwóch ulikach lub nawet w trzech. Te ostatnie mateczniki, to tutaj coś podkładałem, coś tu kombinowałem, coś tu zmieniałem. Te ostatnie mateczniki coś musiałem spaprać, musiałem coś tą ramką ruszyć w momencie histolizy. Ja tam się bawiłem nimi tak trochę nieostrożnie. Ja tak czułem, że może coś z tego nie wyjść, i te matki zwyczajnie teraz spojrzałem, spadały, więc ilość ulików się trochę zmniejszy na chwilę. W całej reszcie jutro zwyczajnie przy odbiorze miotku, to na przykład z tych dwóch korpusów, co tam są u góry, to zrobimy sobie jeden. W tym momencie z tymi pszczami też będzie nam o wiele, wiele łatwiej, w razie czego tam matkę poszukać nienasienioną, coś takiego i tak dalej. Jutro rano też będę patrzał na to też, tak? Zwyczajnie te ostatnie mateczniki coś tu nie wyszły, w niektórych rodzinkach tego nie ma, więc na chwilę obecną to zwyczajnie te rodziny, które w tej chwili ja bym coś chciał połączyć, to one nie są jakieś specjalnie chore, nie było z nimi coś wcześniej nie tak, więc ja zwyczajnie to, co mi nie wyszło tam, że jest na przykład stara matka ubita w jednym uliku i ten matecznik nie wyszedł, to ja to połączę z powrotem do kupy, żeby ta rodzinka była duża. Jak ona będzie duża, no to wtedy w razie czego będziemy podkładać jeszcze jajka, tak? Ale to już jest tragedia, to już jest za późno. Dlatego ja żałuję, że z tego BF-a, co przytargałem, że tego miodu nie zrobiłem wcześniej i tam już by były mateczniki w razie czego, na bieżąco. Niestety mateczników nie mam na bieżąco, więc to, co mi nie wyszło, zwyczajne połączę. Tego czasu na dzielenie pszczół jeszcze jest mnogo. To, co wyszło i te matki ja mam tu porobione, to ta pszczoła, która czego zostanie połączona, to ona po prostu zrobi więcej czerwiu, co mi da to, że ja później i tak będę mógł to podzielić, słuchajcie. Więc jako specjalnie narzekam. Kwestia tego łączenia będzie jutro rychło rano, ze względu na to, że ten ulik weselny przez ten okres przyniósł mi na przykład ramkę miodu. Nie spełna, ale coś tam przyniósł, tak? A ja go połączę rano przez deskę, one się chętnie rychło rano tak połączą przez wylotek i to dramatu nie będzie, nie? W tej chwili tylko kukłem jeszcze dla sprawdzenia, co z tymi matecznikami. Ja mogłem po prostu zwyczajnie spaprać tą robotę, bo miałem już tylko je tutaj na pasiece i sobie tak kukałem. Matki się pięknie półnasieniały, to co się miało półnasienia, tam tylko patrzałem właśnie do tych ulików, do których miałem wrażenie, że coś trzeba podokładać. Tutaj wczoraj przywiozłem pszczoły tamary, wszystko jest unasienione, ledwie co tam lata. Ja myślę, że będę musiał im może nawet coś dodać, ale to jutro, jak tu będzie po prostu to miodowanie całe, to tutaj na pewno jakieś ochłapy dla nich się zaraz znajdą z brzegu. I to by było tyle, nawet jeśli dzisiaj do jakiegoś uda coś tam specjalnie nie patrzałem, to jutro przy wybieraniu ramek i przegrzebaniu tego, gdzie jeszcze one ten miód mi naskrobały, no to zwyczajnie ewentualnie coś się tam poszuka. I to tyle. Pszczoły, które były, te wieżyczki na przykład, to w tej chwili ja widzę właśnie, że te matki powinny się unasieniać. Ja tam widziałem te młode matki. Może być też tak, że po prostu nie wróciła mi z jakiegoś lotu gdzieś. Ja też tego nie widziałem i to też się tego nie widzi. I teraz zwyczajnie, jeśli po prostu coś mi nie wyszło, to będę na chwilę obecną coś łączył z rodzinką obok i tyle. Jeśli na przykład to był odbiór starej matki, ja tam próbowałem wymienić matkę, coś nie wyszło i tak dalej, to ta rodzina po tej starej matce w tej chwili wróci do tego macierzaka wcześniej. Więc czego było jakieś chorobsko czy coś takiego, to zwyczajnie one w większości się zlecą do tego ula, w którym były wcześniej, tak? I to było to wszystko, jeśli chodzi o pszczoły na dzień dzisiejszy. Obejrzeliśmy sobie tam mateczkę. Wydaje mi się, że w tym ulu, gdzie podkładałem ten matecznik taki, ja to zrobiłem tam za szybko. Widziałem, że pociągają jakieś mateczniki. Trochę się wkurzam, że nie mam porobionych mateczników w jakimś ulu, bo już bym z automatu mógł tam coś podłożyć.
No ale trudno, nic się nie dzieje. W razie czego to takie na przykład rodzinki, które tam gdzieś miały jeszcze jakiś czerw, gdzie się wygryza tam czerw, a ta matka mi nie wyszła, to te pszczoły tam jeszcze będą bardzo, bardzo długo. Ta garść pszczół, więc podłożenie do tego matki to nie jest jakiś problem. Ale zwyczajnie czym dłużej to trwa w jakiejś takiej gównianej rodzinie, tym gorzej później chce się spodłożyć, tak? Więc no w razie czego to będziemy tak robić. Trochę jestem wkurzony, że nie mam mateczników teraz właśnie do roboty, ale jutro już w momencie, kiedy na przykład ja tę rójkę tego pierwaka przekręcę, no to jutro najprawdopodobniej zrobię odbiór od razu starej matki. Zrobię odbiór starej matki i tam zaraz będą podkładane jajeczka. I zwyczajnie za chwilę będę miał mateczniki, więc to co na przykład teraz połączę, to za jakiś moment, kiedy będę miał te mateczniki, może przypilnujemy wtedy na wygryzieniu, to wtedy automatycznie z tych rodzinek tutaj, które mają więcej tej pszczoły, to będziemy coś wybierać, byle to nie było chore, tak? I ja wiem, że tych rodzinek, które na przykład teraz mi nie wyszły, jedna, dwie, trzy, tak? To ja nie muszę się tym jakoś specjalnie martwić, bo te mateczniki jak później będą, to ja będę to dzielił na powrót, tak? I wydaje mi się, że to może być nawet lepiej, niż ja bym teraz do tej rodzinki dokładał znowu matecznik i znowu to by czekało. I zwyczajnie ten pierwszy czerw, który by był po tej matce, to by był raczej dość marny i nieduży. A jak zrobimy to znowu na nowo, to zrobimy to znowu na świeżo i wtedy znowu wywieziemy i to będzie też inna zabawa, tak? Więc jeśli nam coś nie wychodzi, to ja uważam, że na upartego nie trzeba świrować, żeby tutaj zaraz podkładać jakieś jajka do tych mikrorodzinek czy coś takiego. Nie, to po prostu połączyć do kupy do siebie, tak żeby funkcjonowało coś dalej. Jutro także będziemy robić pewne rotacje, na przykład w rodzinkach, gdzie coś tu była chora, tak, po lewej stronie całkowicie. Te pszczoły, ten górny korpus to mają właściwie cały zalany, ale nie chcą go coś poszyć. I w tym momencie, jutro, kiedy to będzie odebrane, ja jeszcze przekopię ten dół. Zobaczymy, jak te pszczoły na tym w ogóle siedzą, ta matka tam jest nowa i tak dalej. Zbijemy to jakoś do kupy, damy jej jak najwięcej nowych ramek do budowania. Prawdopodobnie zbijemy ją, że ta rodnia będzie na dolnym korpusie, a wtedy stworzymy jakąś miodnię z jej czerwiu, który już zrobiła u góry, nawet z jedną ramką, tak? Żeby te pszczoły miały nadal miodnie, że jak będzie rzeczywiście coś z okresu jeszcze taki za chwilę, będzie ta lipa dopiero kwitła, to tak mi się udało właśnie, słuchajcie, myślałem, że to się połączy ta akacja z lipą, ale widzę, że ta lipa jeszcze tych pączków nie puściła, więc szybko teraz wywalimy akacjowy, a później jak z okresu akacji, a później jak te pszczoły znowu coś doniosą tam z tej lipy, to znowu to zrobimy. Ja widzę, że nie ma sensu jakby oczekiwania teraz na przykład tydzień na lipę, bo one mi ten akacjowy, który jest w tej chwili w tych ulach jakiś tam nikły, to one po prostu przeżrą to. Przeżrą to i koniec. Ja przed chwilą bujałem tymi ramkami. Dzisiaj pogoda jest nie za specjalna. Wczoraj od południa padało, więc one już nie nanosiły, to jest przerobione. I nawet jeśli coś jest niedosklepione, to jak jutro to rano wpadnę tutaj, to wtedy będzie zrobiony z tym porządek. I to ja po prostu na przykład te rodziny, które były spóźnione i chorawe i tak dalej, no to one z automatu będą już całkowicie też rozpieprzone, tak jak te wieże wcześniej, tak? I one będą miały ten swój tak jakby teraz główny miód, tak w sumie. I to było to wszystko. Jutro rano będziemy pokazywać dalej. Zaraz tu może będziemy coś kukać, coś do, nie wiem, jeśli te matkę Tamary mają na tylnych ramkach coś konkretniej, no to może im to zabierzemy, a jutro damy im już cukier i jutro już niektóre rodziny, ja wiem, że zwyczajnie tak jak mają, że pokazywałem, że jak robię tą tutkę, to jutro będziemy tutaj już coś tworzyć, ja mam jeszcze trochę syropu, zwyczajnie jeśli jutro ja tutaj powykręcam ten miód, no to te rodziny, które wiem, że będą miały ciężko coś sobie nanosić, albo widziałem po nich, że one wcale tam za wiele nie miały, albo w ogóle miałem, nic im nie zabrałem, tak? No to w tym momencie one dostaną już tą tutkę, te najsłabsze. A te, które będę widział po nich potencjał, że jednak będę mogły z tej lipy coś tutaj donieść, to będę to donosił. Też trzeba bardzo uważać na to, że jak tym niektórym rodzinkom dajemy ten cukier, będziemy chcieli dać jutro, pojutrze jakiś tam, chociaż tutki właśnie, to zwyczajnie trzeba uważać na to, żeby ten ul był w miarę szczelny i żeby były małe wlotki zrobione, bo po prostu te pszczoły, które będą silniejsze, będą im to podkradały i będzie zwyczajnie, będzie nieciekawie, bo one, ten miód potem jak będziemy mieli ten późniejszy, to będzie wszystko spaprane, nie? Więc trzeba na to uważać. I jeszcze jedno, jak się daje właśnie tak stutki trochę zalane,
to nie ma takiego złodziejstwa. W momencie, kiedy jest takie coś, że żebyśmy dawali syrop, to jest większe złodziejstwo, tak? No i dobra, no i to było to tyle. I życzę miłego dnia, miłej pracy przy pszczołach, wszystkim pszczelarzom i zapaleńcom pszczelarstwa.